Dzień dobry wieczór Piotrze. Witam serdecznie Marku. Sentymentalnie przy okazji też Cię witam, bo sentymentalnik czas rozpocząć. Tak, tak. I powiem Ci, że dzisiaj jest dla mnie osobiście bardzo sentymentalnie, bo o ile y, sam produkt jest dla mnie czymś nieznanym, to jednak budzi on pewne y, takie nostalgiczne uczucia odnośnie przeszłości, odnośnie epoki w której jeszcze niedawno byliśmy osadzeni, ale o tym za chwilę. Jak powiedziałem, dzisiejszy temat, dzisiejszy obiekt naszych rozmów jest dla mnie zagrzebany totalnie w mule niepamięci. Chodzi o fikcje i fakty. Tak, czasopismo, no właśnie. Cały czas mam problem, czy to było czasopismo. Bo niby teoretycznie ukazywało się raz w miesiącu, no, ale właśnie tu mamy początek fikcji, bo jak to w socjalizmie, jeśli coś nie miało e, takiej metki, że to naprawdę jest miesięcznik, tylko deklaratywnie ukazywało się raz w miesiącu, to była duża różnica. Miesięcznik, wiadomo, ukazywał się czasami z większym, czasami z mniejszym poślizgiem, ale w okolicach miesiąca, w którym miał się ukazać. Fikcje i fakty, Ukazywały się, co było kuriozalne, z zaznaczeniem, że są za na przykład za drugi miesiąc, co sygnalizowano na przykład na okładce, że to luty, wielką dwójką, albo gdzieś, gdzieś tam jest na, w ilustracji na czwartej okładce wielka jedynka, czyli styczeń, ale to wcale nie oznaczało, że ukazywały się w miesiącach, który, w którym były przypisane. Wręcz przeciwnie powiedziałbym, czasami się ukazywały po dwa w miesiącu, na przykład w marcu, jedynka, dwójka, a pod koniec marca trójka. To przykład wymyślony, ale bardziej chodzi mi o mechanizm, więc to zresztą nie miał oznaczeń y, ów, ów periody, który może periodykiem nie był, nie miał oznaczeń typowych dla prasy, a tak jak powiedziałem, przynajmniej deklaratywnie ukazywał się raz w miesiącu. Ja do dzisiaj mam egzemplarze z lat 85-86, to na pewno. Ile tam więcej jeszcze, to nie wiem. I to, było bardzo, to był bardzo dziwny twór, bo jak powiedziałem, jest problem z rozpoznaniem, czy to było czasopismo. Moim zdaniem nie. Nawet nie miało ISSN-u. Miało gigantyczny nakład, bo proszę Państwa, czy są dzisiaj miesięczniki, które osiągają nakład 150 tysięcy egzemplarzy? Jakoś nie kojarzę, być może jestem w błędzie, ale nie kojarzę takich miesięczników. Co więcej, to było pismo, czasopismo, no coś tam, coś tam, wykupywane na pniu. To nie leżało w kioskach, to znikało. Dlaczego? O tym pewno jeszcze powiemy, ale. To był jakiś fenomen, czy to pod względem nakładu, czy też pod względem treści, no bo treści były, powiem tak delikatnie, to było pomieszanie z poplątaniem, ale atrakcyjne. Każdy element tego, tego wydawnictwa, tego poszczególnych wydań, no prawie każdy, był atrakcyjny czytelniczo, atrakcyjny, poznawczo jakoś tam był atrakcyjny. I zapomniałem oczywiście dodać, że wydawcą była Krajowa Agencja Wydawnicza, a zatem, no cóż, koncern partyjny RSW, RSW, i to po prostu tak sobie partia trzypała kasiorę na społeczeństwie. No cóż, Piotrze, to tak starałem się przybliżyć, jak mogłem. Tak, w ogóle rzeczywiście jest taka, taka egzotyka, kiedy się trzyma to czasopismo w rękach. Ja bym to określił mianem serii wydawniczej, bardzo specyficznej, bo jeżeli ktoś tego nigdy nie widział, to mu skojarzą się takie może zeszyty o historii Polski. Natomiast to było coś zupełnie innego: to jest tak ni pies, ni wydra. Czasopismo w formie zeszytów. Warto dodać multitematyczne, nie bojące się tematów z pogranicza i nas to na dziś, dzisiaj najbardziej interesuje, ale nie myślcie sobie, że, yy, że, że fikcje i fakty to był taki nieznany świat w PRL-u. Nie, nie. To jest coś trudnego do opisania tak naprawdę. O dziwo, dzisiaj jest to materiał dość poszukiwany i nadal cieszący się sporą popularnością powiem Ci w przeciwieństwie do wielu innych pism perelowskich. Które po prostu pokryły się kurzem na zawsze. Natomiast udało mi się gdzieś tam z odmętów internetu wygrzebać coś, a la prezentację tutaj fikcji i faktów dla czytelników. To prawdopodobnie się ukazało w pierwszym numerze. Otóż tak, po pierwsze, dowiadujemy się, że zakres tematyczny to jest historia, sensacja, groza, parapsychologia, paranauka, horror, romans, kryminał i gdzieś tam jeszcze pewnie fantastyka. Dowiadujemy się, uwaga, że y, fikcje i fakty powstały w odpowiedzi na oczekiwania czytelników, którzy często poszukują tekstów, artykułów albo też krótszych form literackich, których już nie można dostać. To był więc tak, po pierwsze, jakiś taki przegląd y, tekstów i nie przegląd jednocześnie, czyli coś jakby y, miesięcznik, tygodnik forum. Ale nie. Coś zupełnie innego. Tam było miejsce na zapowiedzi wydawnicze Kawu. Yy, tam było miejsce na powieści w odcinkach i tam można było znaleźć Agatę Christie, Kung Fu, radiestezję zombie, broniarka i tak dalej. Powiem Ci, kiedy się to czyta, to mam takie wrażenie, yy, że to jest taka specyfika epoki, wiesz? Taka trochę, nie wiem, bajaderka. Yy, coś ze wszystkiego posklejane, a jednak. Yy, nie wiem, bo wspominałeś mi o tym, coś niezwykle popularnego, tak? Coś, co było takim, taką, taką perełką w tych nudnych czasach, bo to było czasopismo, które się ukazywało w zasadzie w samej końcówce PRL-u, z tego co wiem, chyba od roku 1984. No tak, atrakcyjnie było. Ja, idąc Twoim śladem, yy, przygotowałem sobie, bo w numerach były też yy, zachęty do kupowania następnych numer numerów i czytamy w jednym z nich. W następnym zeszycie fikcji i faktów będziecie mogli przeczytać o pierwszej wojnie atomowej, o miłości w świecie antycznym, o miłości współczesnej, o pasjach myśliwskich i wędkarskich. O brunatnej eminencji, o cudownych rękach, a całeś lektury umilą wam horoskopy przygotowane przez najlepszego astrologa. A w numerze mamy też Księgę Przemian, całą rozpisaną z poszczególnymi, z poszczególnymi e, grafikami dotyczącymi Księgi Przemian, tłumaczenie. To wtedy, proszę Państwa, wtedy. Kiedy nie było na rynku nic i kiedy zainteresowanie Dalekim Wschodem, ale w ogóle tymi wszystkimi dziwnymi sprawami z pogranicza, no sięgało już wówczas Zenitu, to takie informacje, no gotowa księga przemian do użytku niejako, no to było coś, proszę państwa, naprawdę to było coś. Może ja w tej chwili brzmię nieco kpiarsko. Ale to nie za, w sposób niezamierzony. No, naprawdę, mamy na przykład w jakimś tam numerze informacje o tajnych archiwach Nagrody Nobla. Albo mamy y, Ilię Ernburga i pierwszą z trzynastu fajek, a później fajki kolejne. Tak jak Piotr powiedział, mamy Agatę Christi z dwunastoma pracami Her Herkulesa Poirot. I tak dalej, i tak dalej, naprawdę proszę, a mamy też, przynajmniej na początku były, były gry. Na czwartej okładce pojawiały się gry różnego rodzaju, takie do, z planszami nawet do szybkiego rozegrania z zasadami e, tych żegier. No to było, wiecie Państwo, naprawdę pismo takie multi, 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 no właściwie nie wiem jakie multi, wszelkie multi. Bo na przykład, oprócz yy, yy, wspomnianego Ili Erenburga mamy Alistera McLeana, Złote Rendezvous. To się jakiś czas potem ukazało w formie książkowej. A wierzcie mi Państwo, Alister McLean yy, w czasach PRL-u, yy, jeden z niewielu pisarzy zachodnich piszących sensacje, yy, dopuszczanych na polski rynek, piszący Atrakcyjnie, w sensie, no takim no, te książki się pochłaniało. Miał oczywiście lepsze i gorsze, ale, ale no, wrzucenie go do tego zeszytu to było, myślę, takie rozsądne rozsądne posunięcie. Wiecie państwo, jak sobie przeglądam w tej chwili te numery, to no, na przykład krzyczy, krzyczy tytuł sekrety jaspisowej alkowy, promieniowanie kształtów zbrodnia i kara wynalazcy wielkie mecze udany podstęp król Hollywoodu, błazen królewski no, wiecie państwo naprawdę to było, to było coś co przyciągało ludzi o walka ze śmiercią 120 sekund generała de Gola, swawole kobiet zamężnych widzicie już państwo z tego że to było pomieszanie z poplątaniem eee, o Michał Choromański, Roztargnienie, Tajemnicza Śmierć, Berlin Monroe, Przybysze z Zaświatów. Myślę, że starczy, bo chyba udowodniliśmy, potwierdziliśmy, że ta multi, multi, no właśnie szukam słowa, Piotrze, nie mam, multitematyczność, ale też multi, taki zakres był bardzo szeroki, od literatury i literaturki, ale to nie ma obrażać tej literatur ma odróżnić jedno od drugiego, bo była literatura naprawdę taka y, z wys wysokiej półki i była literatura rozrywkowa. No, sami państwo wiecie, że ja tę literaturę rozrywkową bardzo cenię, więc nigdy bym sobie nie pozwolił y, na to, żeby ją obrażać słowem literaturka, raczej podałem to dla odróżnienia. Natomiast ta mnogość właśnie literatura, literaturka Sprawy niezwykłe, Był, pamiętam do dzisiaj artykuł o końcu świata. O końcu świata, a właściwie o końcach świata, jak to w historii bywało. Napisane dosyć, rozpisane dosyć szczegółowo wydarzenia, które towarzyszyły przełomowi pierwszego i drugiego tysiąclecia. Rok tysięczny, szaleństwo, które ogarnęło ludzi, ale też moment oddechu, kiedy koniec świata nie nastąpił, i tak dalej, i tak dalej. Coś było w tym czasopiśmie, w, tym, w tych zeszytach, że one wryły się w pamięć ludzką i dzisiaj być może dlatego są takie popularne, bo działają troszeczkę jak sentymentalnik. Ludzie lubią wracać do tego, co kiedyś było dla nich ważne. I ja się wcale nie dziwię. Dzisiaj to czasami może być, jak to z sentymentalnikiem i z sentymentami bywa, może być chwilami rozczarowujące, bo Sporą część tych dzieł, które tutaj w kawałkach były y, możliwe do poznania, my już znamy i, 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 i to dla nas jest codzienność, to jest normalność. Wtedy to nie była normalność, wtedy to były rzeczy pożądane, no i dostawaliśmy je. Co więcej, to czasopismo się zmieniało i to in plus, bo na początku to były takie okładki, nazwijmy je kartonowe, czyli taki szary papier zadrukowany na kolorowo. Nie? Szary on, tak, szary był, ale przede wszystkim miał taką fakturę dosyć nieprzyjemną w dotyku. To taki półkarton, no, grube to było, nieprzyjemne w dotyku, to jedno pamiętam, ale od pewnego momentu pojawiły się okładki kredowe. One już były były znacznie, przede wszystkim znacznie lepiej się prezentowały, były przyjemniejsze w dotyku, no a zawartość się nie zmieniała. Dalej była taka multi i to, był, to było chyba coś, co przyciągało, bo oczywiście miłośnicy fantastyki mieli wtedy swoje czasopismo Fantastyka i oni, nakład fantastyki był ogromny, chwilami sięgał 200 tysięcy, ale, ale to jednak było czasopismo, które przyciągało tylko niektórych, całą rzeszę, ale niektórych. Niektórzy mówili tak z przyzwyczajenia, a czasami nawet z przekonania, że nie lubią fantastyki i nie będą czytać. No to dla nich właśnie były fikcje i fakty, bo tu tej fantastyki było niewiele, raczej to było przedstawione w takim sosie, nazwijmy to, no, rzecz ciekawe, godne, godne poznania, tajemnicze, a jednocześnie Literatura, tak jak powiedziałem, z różnych półek, i bardzo dobrze, bo to też znowu podstępne działanie, bo oprócz y, takich chodliwych towarów, typu kryminałów, czy też powieści sensacyjnych, pojawiały się kawałki takiej naprawdę literatury no, przez duże l. I ludzie to z rozpędu czytali, a czasami im się zaczynało podobać. I to też było. Takie dosyć przewrotne działanie, ale skuteczne. Rozgadałem się. Tak. Co mnie najbardziej zainteresowało w FIF, to jest coś takiego, zacytuję: Będziemy także pisać o sprawach do tej pory niewyjaśnionych, od których odżegnują się autorytety oficjalne, takich, którymi jednak pasjonują się zwykli zjadacze chleba. I to jest właśnie chyba klucz do zrozumienia fenomenu tego czasopisma. Bo tam były rzeczy, o których zazwyczaj nie to, że się nie pisało, ale one zostały wyłożone w sposób taki, wiesz, ciekawy. Zaraz przejdę, jakbym w ogóle sklasyfikował fikcje i fakty. Natomiast tutaj się mówi o tej astrologii, radiestezji, parapsychologii i wspomnianych horoskopach. I rzeczywiście, ja bym tutaj jeszcze dodał do tych tytułów, do tych wyrzutów, z okładek, coś takiego jak godzina duchów, jak wspomniane zombie, ale mamy też na przykład mężczyznę w ciąży. Czyli widzimy, że tutaj czasopismo nam przewidziało trochę przyszłość. Um, ale to wiesz, Kung Fu, Kosmicie, Agata Christy. Ja mam wrażenie, że, um, ale to jest takie, wiesz, taka moja hipoteza. Czy to nie, było tak, nie był taki moment w ogóle w historii PRL-u, że postanowiono trochę przybliżyć świat? E, napisać o rzeczach, które fascynują ludzi, może nie, nie do końca w sposób tabloidowy, ale ale jednak ciekawy, czy to, to nie było sądowanie, wiesz, miejsca pod takie publikacje, które były jednocześnie popularno naukowe, a z drugiej strony bardziej oscylowały w stronę paranauki na przykład. No bo dziwnie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, nie wiem, segmentu, do tak, znaczy inaczej, do takiego układu, że jak jest czasopismo, to ono o czymś jest, albo jest dla kogoś, jest dla kobiet, Mamy y, określone tematy, jest o czymś, mamy określone, y, określony zakres tam y, artykułu. Natomiast jeżeli się y, przyglądamy F i F, to powiem ci, że rzeczywiście to jest miszmasz. To jest coś, co z dzisiejszego punktu widzenia nie ma prawa bytu, bo to jest zlepek, absolutny zlepek, ale jednak w tamtych czasach zobacz, jaki był wygłodniały czytelnik, że. Coś takiego wydawało się absolutnie, absolutnie atrakcyjne, prawda? Czyli nie wiem, czy, czy dobrze odczytałem tą intencję, ale że to była taka próba stworzenia albo sondowania gruntu pod zupełnie nowy rodzaj publikacji prasowych. Polski Daily Mail, na przykład. Być może. Ale jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, bo redaktorzy tego tworu, zwanego Fikcje i Fakty, mieli też absolutnie niekłamaną zdolność ściągania nie tylko atrakcyjnych powieści, opowiadań, no, literatury, ale ściągania świetnych nazwisk. Bo proszę sobie wyobrazić, w, pojawiły się na łamach fikcji i faktów takie nazwiska jak chociażby Jerzy Prokopiuk, który pisał o procesie Templariuszy. No, proszę Państwa, tym wszystkim, którzy kojarzą nazwisko, które wymieniłem, no, dla nich jest oczywiste, że to musiała być instytucja. No, KF, RSW to były, to, to, to były instytucje, które dużo mogły, dużo płaciły i w ogóle były, i dużo, i dużo wszystkiego, i jak najbardziej, więc no tak, ale jednocześnie, pomimo, że to był koncern partyjny, mat, wiecie Państwo, materializm, dialektyka, te rzeczy. Co z drugiej strony? Pojawia się Jerzy Prokopiuk, pisze o procesie Templariuszy, ale pojawiają się opowieści o duchach, pojawiają się analizy, właśnie zombiaste albo jakieś inne. Więc Piotr bardzo słusznie zauważył, że to było po pierwsze jakieś sądowanie rynku, czego ci ludzie chcą, a właściwie takie próby wstrzelenia się w oczekiwania, ale ja też wyczuwam w tym piśmie, yy, Taką próbę wprowadzenia formatu rodzaju zapowiedzi tego, co wydamy. No bo zobaczcie Państwo, pojawia się Alister McLean z, ze złotym randy Ja pamiętam, złote Randewu, W, no, pamiętam, a zaraz się skompromituję. W drugiej połowie lat 80. było wydane, raczej 87, może 88. No i oni to podali wcześniej było do przeczytania, ktoś by powiedział, no bez sensu, najpierw ktoś czytał w czasopiśmie, a w 150 tysiącach, no czyli to trafiło do szerokiego odbiorcy, to co potem kupował książkę? No tak, takie były czasy, proszę Państwa, że jak człowiek miał to w czasopiśmie, to czasami sięgał po książkę, no żeby znajomym polecić, do czasopisma czy, czy jakiegoś zeszytu, to się nie zawsze chętnie oddawało, bo się miało kolekcje. I tak dalej, i tak dalej. To motywacje, dzisiaj już nie trafimy za tymi motywacjami z lat 80. One się mogą wydawać tak egzotyczne i czasami tak dziwne, że dzisiaj chyba już ciężkie do tworzenia. Ale to była próba odpowiedzi, nie tylko sądowania rynku, ale próba odpowiedzi na oczekiwania rynku. Piotr to powiedział. I moim zdaniem, próba udana. Moim zdaniem. Nie tylko koncern RSW zarabiał na tym, na, na tym periodyku, ale też w jakiś sposób badał co jest chodliwe co, co idzie, i czy naprawdę ludzie się na to rzucą, bo gdyby tam zaczęły pojawiać się materiały, które nie, nie jakby nie grały z oczekiwaniami ludzi, to to bardzo szybko by zwiędło i umarło. Takich inicjatyw trochę. W końcu w PRL-u było, a no zresztą też nie musiało tak być, bo jak za tym stały pieniądze koncernu partyjnego, to można to było pompować sztucznie. Dla mnie lepszym y, sygnałem tego, że to było pismo y, wstrzelone w rynek bardzo dobrze, było to, że to nie leżało w kioskach. Absolutnie uwierzcie mi, państwo, rzadko leżało kilka dni. To się rozchodziło. A zatem było sanie rynku, no to cóż, proszę Państwa. Moim zdaniem było to przedsięwzięcie udane, a to, że dzisiaj je wspominamy, i przypuszczam, że wielu naszych słuchaczy, e, którzy sięgają pamięcią do tamtych czasów, no również jakiś, e, jakiś taki sentymentalne sentymentalny odczucie się u nich pojawiło. No właśnie, bo fikcje i fakty rządziło wtedy na rynku takiej taki, taki, taki ogólnodostępnej. No właśnie cały czas mi się nasuwa tu prasy, no ogólnie dostępnych periodyków, których można było poczytać coś ciekawego. Mówiłem, że w fikcjach i faktach jest coś głęboko sentymentalnego. Yy, I jest. Wiesz, pod tym względem, że kiedyś, ja jeszcze pamiętam nawet te czasy, kiedy yy, coś takiego jak. Nie wiem, wyemitowany w telewizji publicznej film, y, artykuł prasowy, były przedmiotem dyskusji ludzi. Dyskusji. Dzisiaj jest tak, że mamy 100 kanałów, mamy YouTuba z, z setkami tysięcy y, też kanałów, wchodząc w przeglądarkę odpowiednio tutaj, dobierając frazy, możemy dotrzeć do każdej informacji. Trochę się tęskni za czasami, kiedy człowiek był ciekawszy świata. Dzisiaj ten świat z jednej strony mamy na wyciągnięcie ręki, i coraz trudniej jest nam znaleźć w nim coś, czego jeszcze nie było, prawda? Natomiast tego typu periodyki, jak FIF, ale wspomniałem też wiesz, między innymi tygodnik Forum, one przybliżały świat ludziom w czasach przedinternetowych. I to było fajne. Często robiły to w taki sposób, że ich misja, taka, taka nie, wiem, nie wiem, jak to nawet powiedzieć, edukacyjna, wiesz, oświeceniowa, przybliżająca świat, była w 100% wypełniana. Pamiętam, że przecież wiele rzeczy ja jeszcze czytałem z wypiekami na twarzy, i tęskni się do tych czasów, kiedy coś jeszcze takiego było, że się czekało, wiesz, na jakieś informacje, na jakieś publikacje, i, i to jest ten sentyment. A dzisiaj, jeżeli chciałbym porównać y, fikcje i fakty do czegoś, y, albo inaczej, powiem tak, że wiesz co, ich duch żyje nadal. Żyje nadal na tym ledwie dyszącym rynku prasowym, tylko że on jest roz, rozproszony po różnego rodzaju y, publikatorach, od detektywa przez nieznany świat, y, przez świat wiedzy i wiele, wiele innych podobnych. I takie, takie mam wrażenie, że koncepcja. FIF wcale nie, wcale nie umarła i ona, ona trwa, ona żyje, tylko chyba jeszcze wtedy, znaczy na pewno wtedy nie przewidziano, że, że będzie coś takiego jak, jak internet. Tak, na pewno nie przewidziano tego. I w związku z tym dwie takie anegdotyczne opowieści. Pierwsza z nich to stwierdzenie lecha jęczmyka, nie żyjącego już Nestora, znanego ze świetnych tłumaczeń. Prozy, i to fantastycznej, i nie tylko, nie tylko fantastycznej. Człowieka, który, no, dużo dla, dla literatury, tłumaczeń literatury zrobił. I on powiedział kiedyś tak, że w PRL-u, no, były dwa kanały w telewizji, jak książka wychodziła, to w ogromnym nakładzie i ludzie czytali te same książki i mieli o czym dyskutować. A dzisiejsze czasy są takie, że książki wychodzą po pierwsze w mniejszych nakładach, ale też każdy kupuje swoją książkę i każdy zna swoją książkę. To oczywiście weźmy w cudzysłów i ciężko się dyskutuje, bo ja znam taką, a ty znasz taką, i no, możemy sobie porozmawiać, jakie fajne książki przeczytaliśmy, ale już nie ma dyskusji. PRL. No. Ja nie wiem, czy to była przewaga, ale rzeczywiście coś takiego było. Zaraz dam coś na potwierdzenie tego, tego zjawiska, że wszyscy czytali, oglądali to samo i dyskutowali. To Piotrze powiedziałeś, a ja dam przykład z życia. Wiktor Żwikiewicz opowiadał kiedyś historię. On, kiedy pracował jako, jako człowiek zajmujący się geodezją, miał swoich mierniczych i ruszali w teren i mierzyli tam. Fachowego języka nie znam, no coś tam obmierzali w terenie. I on mówi, że pewnego dnia był wtorek, a to zapamiętał, dlatego że poprzedniego dnia był teatr w telewizji, zawsze w poniedziałek. Jeżeli nic nie przekręciłem i dobrze pamiętam, to poprzedniego dnia w poniedziałek była emitowana sztuka Beketa, więc dosyć ciężka, ciężka sprawa. I on zjawił się rano na tym polu, które mieli obmierzać, a jego mierniczy, ludzie, jak sam powiedział, prości, to naprawdę byli prości ludzie, bez jakichś tam wielkich szkół, siedzieli na bruzdach i dyskutowali o tym, co wczoraj widzieli w teatrze telewizji. Ja nie wiem, jak ta dyskusja przebiegała, na ile ona była głęboka i czy była głęboka, ale to nawet nie ma większego znaczenia. Oni to po pierwsze obejrzeli, po drugie rozmawiali o tym. I jeśli nawet nie była to głęboko filozoficzna czy głęboko literaturoznawcza dyskusja, to jednak sam fakt, że o tym rozmawiali, no, dla mnie jest znaczący. Dzisiaj tego rodzaju zjawisk się praktycznie chyba nie spotyka, i ja nawet nie wartościuję, czy to było dobrze, czy źle. Nie odważy się tego zrobić. Niemniej to pokazuje, jak inne czasy mm, wtedy się toczyły przez świat, jak inny był kraj, w którym żyjemy, jak inne miał problemy. No i fikcje i fakty troszeczkę na te problemy odpowiadały. Znowu dostawaliśmy pewien pakiet kontrolny, pewien pakiet, no, o tym ludzie też rozmawiali. Jak się, wierzcie mi Państwo, jak się pojawiła Księga Przemian, to, to nagle to ta chińska, chińska sztuka wróżenia, czy też, może obrażam, przepowiadania, porady odnośnie przyszłości, nagle stała się niezwykle popularna. I znowu nie dlatego, że ludzie się jakoś głęboko uduchowili, tylko dlatego, że przeczytali, że coś takiego można zrobić, że można się w ten sposób. Dla innych to była zabawa, dla innych bardzo poważne przepowiadanie przyszłości. Jakieś opieranie się na m, czymś bardzo materialnym i czymś, no powiedzmy, zaufajmy księdze przemian, może ona nam coś o naszej przyszłości powie. Dzisiaj się można uśmiechnąć przy tym, ale jednak, ale jednak coś takiego no, zdarzało się. Moim zdaniem to świadczy o tym, że czasy były naprawdę zupełnie inne i to, że my sobie tak dzisiaj stwierdzimy, to wierzcie mi państwo, to nie oddaje inności owych czasów ja powiem ci tak może to będzie taka konstatacja dość pesymistyczna niestety ale tak naprawdę zmieniło się dużo, ale i niewiele dlatego, że każdy z nas w tym pakiecie telewizyjno-internetowo powiedzmy medialnym otrzymuje też kulturę wysoką sensację, kulturę wysoką każdy rodzaj i zobacz, że ona się jednak cieszy, ta kultura wysoka. Dam tutaj przykład TVP Kultura, Radiowa Dwójka. Jednak z znacznie mniejszą popularnością niż, niż reszta. No, to nam chyba dużo mówi o, o, o nas samych. No nie brzmiało to optymistycznie, Piotrze. Ja w każdym razie, żeby już tak nie było dołująco, na koniec powiem, że jeśli macie państwo dostęp do fikcji i faktów, a oto nie jest aż tak trudno, ponieważ... Ten nakład 150 tysięczny, no on sprawiał, sprawia, że no ono to, to, to coś, te zeszyty funkcjonują po, dziś, po dzisiaj, po dzisiejszy dzień i w związku z tym e, są do dostania. Zajrzyjcie Państwo, tak właśnie z sentymentu do tego, może w części domów one jeszcze funkcjonują, owe zeszyty, Zajrzyjcie Państwo, bo to będzie naprawdę sentymentalna podróż. Z jednej strony do młodości, do tego, jacy byliśmy, a z drugiej strony to taka podróż troszkę sięgająca naszych umysłów z tamtych czasów. My sobie bardzo często nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo się zmieniamy, jak bardzo zmienia się nasz system wartości, nasz system postrzegania różnych rzeczy. To zajrzyjmy, jeśli pamiętacie Państwo, Fikcje i fakty, i jak wtedy was to ekscytowało. Zajrzyjcie dzisiaj. Ja nie mówię, że to będzie rozczarowanie, czasami wręcz przeciwnie, ale dzisiaj to już naprawdę trochę trąci myszką. Dzisiaj chyba takie czasopismo, takie zeszyty by się nie utrzymały. Jednak wszystko zmierza ku temu, o czym Piotrze mówiłeś, takiej tematyce. Jedni czytają detektywa, inni czytają jakieś inne czasopisma. Nie wiem, czy takie multi by się utrzymało, no ale nieważne. Było w latach osiemdziesiątych, no i zgodnie z ideą Sentymentalnika staraliśmy się Państwu o tym przypomnieć.